Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was na najważniejsze podsumowanie ubiegłego roku. I zanim zaczniemy, oczywiście życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że będzie to rok, w którym będziecie szczęśliwi, będziecie spełnieni i będziecie zadowoleni ze swojego życia. Tego bardzo mocno Wam życzę. A my dzisiaj porozmawiamy sobie o moich ulubieńcach 2021 roku, jeżeli chodzi o kolorówkę. I już od w sumie chyba 2 albo 3 lat praktykuję taki sposób pokazywania Wam kosmetyków, w którym pokazuję tylko to, co serio było moim ulubieńcem. Nie będę dzielić tutaj na żadne kategorie, nie będę dzielić na drogie, tanie, po prostu to jest to, czego najchętniej używałam w ubiegłym roku i to jest to, co najlepiej mi się sprawdzało, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście zapraszam Was do oglądania dalej. Myślę, że przejdziemy sobie przez te kosmetyki tak, jak po prostu wykonuję makijaż, więc zaczynamy sobie od bazy i jeżeli chodzi o bazę, to moja ulubiona zdecydowanie w tym roku jest to baza z Eveline Unicorn Magic Drops i jest ona w ulubieńcach, dlatego że przedłuża trwałość makijażu i to faktycznie widać, jest ten efekt przedłużenia i co prawda ta baza, tak jak już Wam kiedyś tam wspominałam, ona nie nawilża jakoś bardzo mocno, nie wygładza skóry, ale jest ten efekt przedłużenia, kilka godzin dłużej spokojnie mogę nosić makijaż, kiedy mam tą bazę i wtedy on się ani nie roluje, ani nie ściera, ani nie waży, nic takiego się tutaj przy tej bazie nie dzieje. Jasne, że jeżeli miałabym makijaż, no nie wiem, 24 godziny, to pewnie coś tam już by zaczęło schodzić, ale ta baza zdecydowanie przedłuża, nie jest też droga, ma fajny aplikator, bo to jest po prostu taki w kropelkach, no i to jest zamiennik niby tego produktu z Farsali. Miałam kiedyś ten produkt z Farsali i tam nie widziałam żadnego konkretnego efektu, a tutaj faktycznie jest, więc to jest baza, którą zdecydowanie chciałabym Wam polecić. Mam nadzieję, że za rok pokażę Wam jakieś nowe bazy nawilżające. W tym momencie testuję inne, mam jeszcze parę na oku, więc innej raczej Wam nie pokażę, ale to jest to faktycznie coś, co używałam najczęściej. A jeżeli chodzi o podkłady, to jeden używam już praktycznie cały rok, natomiast drugi odkryłam w drugiej połowie, ale muszę Wam powiedzieć, bo to jest po prostu moje odkrycie chyba życia, a połączenie tych dwóch produktów jest nie do zarcia, co też pokazywałam Wam na Vlogmasach, więc pewnie już wiecie, o co chodzi, bo pierwszy produkt, który jest moim ulubionym, to jest to podkład z Glam Shopu i to jest ten klasyczny, czyli po prostu klasyk. Ja mam go w odcieniach Alabaster 1 i Oliwka 1, ale w międzyczasie wyszedł nowy kolor i to jest chyba, nie, jak dobrze myślę, Oliwka 0 i to jest właśnie połączenie tych dwóch odcieni. Ja sobie tutaj raczej muszę mieszać, bo no nie chcę kupować nowego, skoro jeszcze mam te, zużyję te i wtedy na pewno kupię po prostu ten już mój prawdziwy kolor. Teraz oczywiście Glam Shop jest w Contigo, więc nie ma problemu, żeby pójść zeswatchować i sprawdzić, który kolor najbardziej mi podchodzi. A dlaczego go tak bardzo lubię? Po pierwsze, wygładza i to faktycznie widać, pory są mniej widoczne. Po drugie, ma od średniego do mocnego krycia. Po trzecie, utrzymuje się cały dzień i to tak serio się utrzymuje przez cały dzień, nie zważy się, nie roluje, nie schodzi, a jeżeli już, to po prostu robi to w bardzo naturalny sposób, że po prostu to wygląda dobrze. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o wykończenie, to powiedziałam, że jest takie satynowe, dlatego że ono nie jest ani rozświetlające, ani nie jest takie bardzo mocno matujące, nie przesusza też skóry. Fajnie się go aplikuje, bo nie zastyga od razu, chociaż później tak. No i właśnie przez to też jest długotrwały, bardzo podoba mi się opakowanie, że mamy po prostu pompkę i też cały czas widać, ile tego podkładu zużywamy, więc to jest pierwszy podkład, który bardzo, bardzo chciałam Wam polecić, ale od razu zaznaczę, bo zawsze, kiedy o tym mówię, to zawsze się pojawiają takie strasznie agresywne komentarze, że dlaczego nie mówi, że on zapycha. No, mnie on nie zapycha, dlatego o tym nie mówię, ale skoro dostaję takie komentarze, no to może niektórych może zapychać. U mnie nic takiego się nie stało, więc też nie wiem, który konkretnie składnik miałby na to wpływać, ale w razie co daję ostrzeżenie, że niektórych on zapycha. Ale ja i tak jestem bardzo mocno zadowolona, też przede wszystkim dlatego, że on nie daje takiej maski na skórze, a ma naprawdę, jeżeli chcecie, mocne krycie i po prostu wygląda bardzo, bardzo naturalnie, jak na podkład. A kolejny produkt to jest zdecydowanie ten podkład z Biedronki, to jest Belle Illumi Lightening Skin Perfection Makeup Long Lasting. Ja mam go w odcieniu 01 Beige, Light Beige. No i to jest zdecydowanie taka lżejsza wersja tego. On ma bardziej płynną konsystencję, ma troszeczkę bardziej rozświetlające wykończenie.
świetnie się sprawdza na dzień, jeżeli właśnie na co dzień nie potrzebujecie takiego mocnego krycia. Przepięknie się utrzymuje, nie wchodzi jakoś mocno w te moje bruzdy nosowo-wargowe. No i wygląda po prostu przepięknie. A połączenie tego, to kurczę, w ogóle jak ja Wam pokazywałam właśnie z bliska, jak wygląda to połączenie. Nie wiem, ile tam było, 18 godzin? Nie, dobra, przesadzam, ale to było jakoś 14, jakoś tak. I naprawdę, no nie było w ogóle widać, że ja mam ten podkład aż tyle godzin, a cały makijaż wyglądał praktycznie, że tak, jakbym go dopiero nałożyła. No i właśnie wtedy miałam ten duet razem, oczywiście właśnie z tą bazą i z pudrem, który zaraz Wam pokażę. Więc jeżeli lubicie mieszać, na przykład to jest dla Was troszeczkę za mocno kryjące, to jest dla Was za mało kryjące, połączenie razem wygląda po prostu przepięknie, więc oczywiście musiałam Wam pokazać te dwa podkłady. Kiedy wyjeżdżałam na wakacje, zawsze biorę ze sobą to i zauważyłam, że właśnie rok temu Wam tego nie pokazywałam, więc oczywiście, że muszę w końcu Wam to pokazać jako mój ulubieniec, bo tego już używam od 2 lat i to jest Herborian CC Red Correct i to jest po prostu taka, nie wiem w ogóle jak to się nazywa, tutaj w ogóle mamy SPF jeszcze 25, ale to jest no po prostu powiedzmy, że krem CC i on jest zielony. Może Wam tutaj pokażę, jak to wygląda. O, zobaczcie, widzicie, on jest zielony, ale w momencie, kiedy zaczynacie wpracowywać go w skórę, to on zmienia kolor. O, widzicie, i już dostosowuje się do Waszego koloru skóry. Ja się na początku bałam, że on będzie za ciemny i teraz dajcie mi znać, jeżeli go macie, czy on się dostosowuje do Waszej karnacji, czy na przykład jeżeli jesteście ciemniejszy, to on jest dla Was za jasny. Bo ja się bałam, że on będzie za ciemny, więc możliwe, że się właśnie dostosowuje do karnacji i taką jaką macie, taki właśnie przybiera kolor. Wytarłam go sobie z ręki, żeby się nigdy nie pobrudzić i teraz dlaczego ja go tak bardzo go lubię, szczególnie właśnie na wakacje? Dlatego, że no, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, tam zazwyczaj, zależy gdzie oczywiście jedziemy, ale powiedzmy, że do ciepłych krajów, no to tam jest gorąco, jest wilgotno, jest dusznie, a w momencie, kiedy na przykład jeździliśmy zwiedzać, to chciałam jednak troszeczkę wyglądać lepiej, bo oczywiście na plaży to nigdy się nie malowałam i nie czuję takiej potrzeby, ale już kiedy zwiedzamy, no to fajnie byłoby mieć jakiś makijaż. Ale też, żeby nie czuć tej takiej presji, że o kurczę, mam podkład, nie mogę na przykład wytrzeć czoła czy czegoś takiego, no to właśnie nie chciałam używać podkładów i to świetnie się sprawdza. Ja to sobie po prostu nakładam na twarz, delikatnie to sobie przypudrowuję, nakładam bronzer, róż, oświetlacz i naprawdę to wygląda przepięknie. I teraz dla kogo jest ten produkt? Powiedziałam, że to jest coś dla osób, które nie potrzebują mocnego krycia, dlatego że on nie zakryje Wam jakichś przebarwień, blizn potrądzikowych czy jakichś wyprysków. To jest po prostu produkt, który ujednolica kolor skóry. Więc jeżeli macie z natury ładną i chcecie tylko delikatnie, że tak wiecie, dopieścić, plus dać jeszcze właśnie jakieś tam nawilżenie, bo to jest produkt, który jeszcze fajnie nawilża, plus mamy tutaj SPF, zawsze lepsze to niż nic, więc dla takich osób właśnie polecałabym ten produkt. No ja jestem z niego bardzo zadowolona i to, co jest fajne, to, że w Sephorze możecie kupić właśnie takie mniejsze opakowanie, żeby najpierw sobie przetestować, zobaczyć, czy to jest coś, co Wam się sprawdzi, czy nie. Lecimy teraz z korektorami i pierwsze moje odkrycie to zdecydowanie będzie to ten korektor, który katowałam przez praktycznie cały rok, bo wydaje mi się, że właśnie Vibo testowałam jakoś na początku roku. No i to jest, słuchajcie, najlepszy, taki bardzo lekki, lekko kryjący korektor na co dzień, jeżeli szukacie czegoś z takim fajnym, mokrym wykończeniem, coś takiego lekkiego, płynnego, co da Wam takie, powiedziałam, że do średniego krycia, no to zdecydowanie to jest coś, co Wam bardzo polecam. To jest Vibo Cushion w odcieniu Porcelain i teraz ja wiem, że jest go ciężko znaleźć, więc jeżeli gdzieś go zobaczycie, to od razu bierzcie, nie zastanawiajcie się. On ma tutaj taką gąbeczkę, jak możecie zobaczyć, więc też szybko się go aplikuje, pięknie się rozciera, pięknie wygląda pod oczami, ładnie też się utrzymuje i no nie mam nic do zarzucenia oprócz tego, że jest ciężko dostępny, ale jak gdzieś go zobaczycie, to zdecydowanie polecam. A drugi korektor chciałam właśnie Wam pokazać, takiego lżejszego i coś takiego mocniejszego, czyli coś, co używałam na co dzień i jak po prostu chciałam mieć troszeczkę mocniejsze krycie. W tym momencie już mam inny korektor, którego trochę częściej używam i też mam gdzieś go pod oczami, ale to nagram Wam może na początku lutego ulubieńców ostatnich miesięcy i wtedy Wam o tym powiem, ale ogólnie przez większość roku używałam tego korektora. To jest Maybelline Instant Anti-Age Eraser, czyli tak naprawdę taki klasyk, jeżeli chodzi o YouTube, szczególnie tak z 5 lat temu,
Każdy go miał, każdy go polecał. Ja pamiętam właśnie, jak pierwszy raz go kupiłam w Niemczech, dlatego że on w Polsce jeszcze nie był dostępny, a byłam właśnie akurat w Niemczech, w DM-ie i był ten korektor, tylko że ja kupiłam najjaśniejszy odcień wtedy i on i tak był dla mnie za ciemny, a tutaj mam odcień 00 Ivory i to jest dobry odcień i to jest korektor, który już ma mocniejsze krycie, ale nie przesusza. Ja właśnie mam problem z tymi korektorami takimi drogeryjnymi, mocno kryjącymi, że one przesuszają okolice pod oczami, przynajmniej moją, i nie jestem na przykład największą fanką tego korektora z L'Oreala, Infallible. No i teraz nagle mam pustkę, bo nie wiem jeszcze, jakie korektory są takie mocno kryjące, ale mam po prostu Saharę pod oczami, a tutaj czegoś takiego nie mam, ale mam właśnie to mocne krycie. On też już jest bardziej gęsty, bardziej kremowy niż ten z Vivo i trzeba troszeczkę mocniej go wklepać, żeby wyglądał dobrze, ale utrzymuje się pięknie cały dzień, nie wchodzi jakoś mocno w zmarszczki, nie waży się, no i po prostu odcień też mi pasuje, więc dlatego chcę Wam pokazać te dwa korektory. Jeżeli chodzi o pudry, no to tak, to już wiecie, rok temu Wam go nie pokazywałam, bo wtedy pokazywałam Wam Hehan Baking Time, ale w grudniu właśnie odkryłam My Secret Under Eye Smoothing and Fixing Powder. I to jest puder, który używałam non-stop. To jest moje trzecie, słuchajcie, opakowanie. I ja nigdy nie wracam do pudrów. No nigdy. Nigdy nie kupiłam drugi raz pudru. I to jest puder, którego możecie używać pod oczami i na całą twarz. On przepięknie też wygładza, nie przesusza okolicy pod oczami, idealnie ją utrwala, ale właśnie nie daje takiego efektu pudrowatości. Dużo osób też poleca Paezę. Dla mnie on też jest za bardzo wysuszający. Tutaj nie mam tego wysuszenia, dlatego tak bardzo go lubię. Wiem, że też masa z Was kupiła ten puder i też jesteście z niego zadowoleni, więc bardzo się cieszę. No i właśnie ja go używam przede wszystkim pod oczy. Czasami mi się zdarza nałożyć go na twarz, ale w tym roku zdecydowanie bardziej polubiłam się z pudrami prasowanymi, nie z sypkimi, więc no, to jest zdecydowanie coś, co muszę Wam pokazać. Ale w drugiej połowie roku odkryłam jeszcze puder z Inglota. I to jest Smoothing Under Eye Powder i on też jest fajny. On jest jeszcze bardziej zmielony niż ten My Secret, więc powiedziałam, że to jest to w ogóle taka mgiełka, taki dymek mega delikatniutki. I dlaczego Wam go pokazuję? Dlatego, że on właśnie też się świetnie sprawdza i może na przykład, jeżeli ten My Secret Wam nie do końca podszedł, to może ten z Inglota będzie lepszy. Ja bym powiedziała, że one pod oczami wyglądają podobnie, chociaż ten odrobinę bardziej jeszcze wygładza. No i zauważyłam, że odkąd mam tego Inglota, to używam częściej Inglota. Teraz znowu używam innego pudru, bo też w grudniu coś innego odkryłam, ale zdecydowanie są te dwa pudry, które zasługują na wyróżnienie, jeżeli chodzi o pudry pod oczy. A jeżeli chodzi o puder na całą twarz, to tutaj zdecydowanie będzie to puder z Too Faced Primed and Poreless i jak widzicie, używam go, już powoli będę go kończyć. I teraz dlaczego ja go lubię? Dlatego, że on wygładza i to wygładzenie widać. Bardzo ładnie utrwala makijaż. Można normalnie na nim już nakładać bronzer, już oświetlacz, podkład w ogóle się nie rusza. Daje takie, powiedziałabym, może nie, że suchomatowe, bardziej idzie w mat, ale to nie jest taki tępy mat. No i przede wszystkim nie widać tej pudrowatości na skórze. To jest dla mnie bardzo ważne, bo ja mam skórę idącą bardziej w stronę suchej, więc nie lubię w ogóle takiej maski na skórze, nie lubię mieć dużo pudru na skórze, ale chcę mieć utrwalenie, chcę, żeby ten podkład trzymał się dobrze, chcę, żeby bronzer, róż, rozświetlacz aplikowały się przepięknie na skórę, dlatego tego pudru używam i jakoś zawsze wolałam pudry sypkie. W ostatnim roku właśnie przeszłam na bardziej te prasowane i oprócz tego bardzo, bardzo lubię Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish, chyba tak? I on, Charlotte Tilbury od tego roku jest też dostępny w Sephorze, ale na razie go nie kupiłam. Teraz zamówiłam sobie inny, bo jak widzicie już trochę mi się kończy, ale zdecydowanie jest to puder, którym warto się zainteresować. Możecie sobie pójść do Sephory, jeżeli on nie jest stacjonarny i zobaczyć w ogóle, że nawet jak nabieracie na palec, to się tak dużo nie nabiera i właśnie przez to też on daje takie przepiękne, delikatne wykończenie i bardzo go lubię. Konturowanie twarzy. Tutaj mam Wam do pokazania tylko dwa produkty. Żadnego bronzera, dlatego że nie znalazłam żadnego bronzera, który by po prostu mógł się tutaj pojawić. Mam te, które lubię, ale żaden z nich nie jest tym jednym, jedynym, więc nie będę Wam tutaj nic pokazywać. Jeżeli chodzi o róż w kamieniu, to też Wam nic nie pokażę, natomiast róż w kremie to zdecydowanie będą te róże z Eveline. To jest Blush Full HD 16 godzin Creamy Blush Stick, dlatego że po prostu z nimi najłatwiej mi się pracuje. Testowałam różne róże, bardzo lubię też właśnie na przykład z kremowych produktów te z Inglota i ten AMC Blush i ten bronzer, jak widać też go używam, ale jednak ten troszeczkę łatwiej mi się go aplikuje, bo tutaj wystarczy, że wyciągnę tak,
szybko przejadę jedna, druga strona i już delikatnie tak rozrobię i już jest gotowe, więc to zdecydowanie jest róż, po którego najczęściej sięgam, jeżeli mówimy o różach kremowych. No i on też nie jest drogi, więc też chciałam Wam tutaj o nim przypomnieć. A jeżeli chodzi o rozświetlacze, to ja wiem, że ja jestem beznadziejną youtuberką w tym aspekcie, bo cały czas używam swojego rozświetlacza, ale jedyny rozświetlacz, który mógłby zastąpić, ale nie zastąpił, bo za bardzo kocham swój, ale testowałam bardzo dużo różnych rozświetlaczy i jedyny, który moim zdaniem przeszedł do tego kolejnego etapu, to jest ten rozświetlacz z Benefitu Cookie i to jest też rozświetlacz, który Wy mi poleciliście. Używałam go parę razy, ale jeżeli mówimy już o formule, bo to, czy to jest mój ulubieńcy, czy nie, no Turbo Highlight jest, ale jeżeli chcecie po prostu jakiś nowy rozświetlacz, taki, który faktycznie da Wam super blask, nie będzie miał takiej pudrowej formuły, mimo tego, że jest to produkt w kamieniu, no to zdecydowanie jest to Benefit Cookie. On też wiem, że nie jest najtańszy, no ale też, jeżeli chodzi o te rozświetlacze w drogeriach, one były ok, ale nie miały właśnie tego czegoś, tego takiego idealnego, takiej idealnej tafli, zero tego wykończenia takiego pudrowego, więc to jest coś, co zdecydowanie mogę Wam też polecić. I jeżeli chodzi o wykończenie twarzy, to mam tutaj dwa produkty Wam do pokazania, czyli coś rozświetlającego i matującego. Jeżeli chodzi o rozświetlającą mgiełkę, no to zdecydowanie, słuchajcie, ja nie wiem, jeżeli jeszcze nie macie jej, to i szukacie, bo tutaj też nie chodzi o to, że teraz nagle wszystko musicie kupować, bo oczywiście bierzecie tylko to, co Wam potrzebne, szukacie akurat czegoś, no to ja Wam polecam. Więc tutaj mamy Glam Shop mgiełkę do twarzy wykończeniową. Ona, słuchajcie, i mam też ją dzisiaj używam. Ona wygląda po prostu przepięknie na skórze, ma bardzo delikatną mgiełkę, więc nie ma opcji, że będziecie mieć jakieś krople na twarzy. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli macie bardzo taki, zrobiliście taki ciężki makijaż i przeszkadza Wam to, że jest taki ciężki, chcecie coś takiego bardziej lekkiego, rozświetlającego, spsikujecie twarz, suszycie i już nie ma tej pudrowatości, nie ma tej ciężkości na skórze. Dlatego tak bardzo ją lubię, używam jej przy każdym makijażu. Uwielbiam. Dla mnie to jest naprawdę najlepsza mgiełka. Nie chcę szukać innych. To jest to, co w końcu znalazłam i co mi się sprawdza. Ale jeżeli potrzebuję czegoś matującego, wychodzę na cały dzień i podkład, którego użyłam, uwielbiam, ale na przykład on ma tendencję do tego, że się wyświeca, no to wtedy używam tej mgiełki. I to znowu najlepsza mgiełka swojego rodzaju. To jest Benefit The Professional Super Setter. Znowu mgiełka. Ona jest jeszcze taka delikatniejsza. O, czekajcie, o, teraz dobrze poszło. Taka mega, mega delikatusieńka. I to jest, tutaj, że niby to wygładza, no dobra, ona jest matująca i ona idealnie, faktycznie przedłuża mat i utrzymuje go przez cały dzień. Czyli powiedzmy, że nałożę sobie jakiś taki mocno krem BB rozświetlający, a później sobie przypominam, że muszę wyjść na cały dzień. Spsikuję to i mam matową skórę przez cały dzień, nie spsikuję tym i mi się później wyświeca. Więc taka jest największa różnica, więc jeżeli szukacie czegoś matującego, to zdecydowanie ta z Benefitu znowu najlepsza, nie czuję potrzeby, żeby szukać czegoś innego. Jasne, że wolałabym w tym moim trzsz, a nie psik, 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 ale nie narzekam. Lecimy dalej, teraz mamy brwi i tutaj żadnej kredki Wam nie pokażę. Ja wiem, że ja już jestem z tym nudna, ale Golden Rose do końca mojego życia. Ale jeżeli chodzi o żele, wydaje mi się, że znalazłam swój żel, który użyję na swój ślub, bo też w tym momencie w końcu to przyjdzie, kiedyś, mój ślub, i będę się na niego sama malować. Więc w tym momencie cały czas, kiedy się maluję, zastanawiam się, czy to byłoby to fajne na ślub, czy to, czy to, czy to, i tak sobie powoli szukam, zbieram sobie te kosmetyki i znalazłam już właśnie żel, który na pewno użyję na ślub i będzie to ten żel z Anastazji. To jest po prostu... o kurczę, to mi się wszystko... To jest po prostu brow gel, to jest taki bezbarwny. I teraz dlaczego bym go użyła na ślub? Dlatego, że on bardzo mocno trzyma włoski i naprawdę je utrzymuje przez cały dzień, ale też nie zostawia żadnej mokrej, klejącej się warstwy. Czyli nakładam to, poczekam sobie, aż to zastygnie i po prostu nie ma śladu po tym żelu. Dlatego tak bardzo go lubię i dlatego też użyję go na swoim ślubie, czy też jak gdzieś idę na jakieś takie wyjście i tak dalej, po prostu chcę użyć tych fajniejszych kosmetyków, które lepiej mi się sprawdzają, to zawsze sięgam po niego. A jeżeli chodzi o taki żel na co dzień, no bo to nie jest taki tani produkt, a skoro mam coś innego, co też dobrze działa, no to będę używać tego tańszego, a mowa tutaj jest o tym żelu z Pierre Renée.
I on też się nazywa Brow Gel. I tutaj po prostu na tej szczoteczce napiera się bardzo dużo produktu. I ja zawsze muszę robić tak, że wyciągam nadmiar, nakładam i on jest bardzo mokry. On jest dużo bardziej mokry niż ten z Anastazji, bo powiedziałam, że ten z Anastazji jest taki neutralny. On nie jest ani suchy, ani mokry. Tutaj on jest zdecydowanie mokry i też jeżeli chcę sobie ułożyć te brwi, to muszę nałożyć go, poczekać tak, no nie wiem, z minutę i potem sobie ułożyć i znowu poczekać i wtedy sobie zazwyczaj robię rzęsy i dopiero wtedy mogę wypełniać, bo on trochę zajmuje tutaj, aż on zaschnie. I on tak zaschnie, że będzie już te brwi się, że te brwi będą się już trzymały. Potem się trzymają cały dzień i wieczorem, kiedy go ściągam, to ten żel dalej jest, ale po prostu przyjemniejszy w użyciu jest ten żel z Anastazji. Natomiast te dwa bardzo ładnie trzymają włoski i to po prostu były żele, po które najczęściej sięgałam w tym roku. Dobrze nam idzie. Teraz może przejdźmy sobie przez cienie. I tutaj słuchajcie, nie zaskoczę Was. Ja w ogóle jakoś, nie wiem, w tym roku testowałam parę nowych palet, parę nowych marek. Nic mnie jakoś bardzo mocno nie zachwyciło, oprócz jednej palety, która nie jest już dostępna. I mowa tutaj jest o tej paletce z Mio we współpracy z Fog in the Garden. I to jest Frogs and Roses. Bardzo unikalne kolory, bardzo fajnie się z nimi pracowało. Ten topper jest cudny, maty pięknie się rozcierają. Ona mi się bardzo podoba i w dalszym ciągu czekam, aż Mio wypuści jeszcze więcej tych piąteczek. Z tego co wiem, to właśnie Mio ma takie, taką powiedzmy, że ekipę Mio Sisters i tam jest parę dziewczyn i bardzo bym chciała, może w 2022 się tego doczekamy, że właśnie inne dziewczyny też wyjdą z takimi swoimi piąteczkami, bo myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, żeby po pierwsze promować markę bardziej, po drugie wypuścić kolejne piątki, a wiecie, że też u każdego w głowie jakieś tam inne palety siedzą, więc zobaczymy, co ten nowy rok nam przyniesie, ale jakoś po prostu te wcześniejsze palety, one są ok, miałam bardzo dużo, w tej nowej formule nie testowałam, ale po prostu czekam na coś nowego. No i tak naprawdę to są wszystkie palety, jakie chcę Wam pokazać w tym roku, dlatego że ja w dalszym ciągu na przykład używam tej palety neutralnej z Glam Shopu. Więc tutaj się nic nie zmieniło. Chciałam, słuchajcie, kupić wczoraj, oczywiście już w ostatni dzień, no bo przecież ja nie mogę wcześniej, tą paletę z Natasha Denona, tą, gdzie macie na dole te cienie, na górze macie róż i rozświetlacz. Słuchajcie, wrzuciłam sobie do koszyka, no i co? I nagle się wyprzedało, więc może później mi się uda ją kupić, chciałam przetestować, no ale zobaczymy. Też żadne palety na przykład z Chudy mnie nie porwały, z Anastazji, ale jeżeli chodzi o rzęsy, to tak, po pierwsze maskara. Też przez kilka przeszłam i wydaje mi się, że najfajniejsza to była ta z Catrice, ale ona niestety dosyć szybko wyschła. Więc dobra, 10 zł ona kosztuje mniej więcej, więc można by było po prostu co miesiąc kupować nową, ale ona faktycznie robiła przepiękne rzęsy, to jest Catrice Lash Changer. Szczoteczka też jest bardzo fajna, bo jak widzicie to jest taki stożek, nie jest to szczoteczka silikonowa, więc coś co ja bardzo lubię. Pięknie wyglądała na rzęsach, ona bardziej i wydłużała i pogrubiała i dawała efekt takich właśnie sztucznych rzęs i trzymała się cały dzień. I przestałam ją używać, a po prostu zaczęła się osypywać, bo już była na tyle sucha, że po prostu się nie trzymała na rzęsach, ale na pewno do niej wrócę, bo świetnie mi się jej używało, no i to też jest jedna z tańszych masek, szczególnie jak jeszcze znajdziecie ją na promce, więc jeżeli jeszcze jej nie testowaliście, to bardzo polecam. Temat około rzęsowy, bo o to też pytaliście, ja w ogóle w tym roku zaczęłam używać kępek i od razu sięgnęłam po klej, który Wy mi polecaliście i zdecydowanie Wam go polecam. I mowa tutaj jest też właśnie o Catrice, o Catrice, no fajnie. Lash Glue, znajdziecie go w każdym Hebe, tam gdzie jest stoisko Catrice, kosztuje paręnaście złotych i naprawdę się sprawdza. No jak widzicie, ja zużyłam tyle przez... No w sumie powiedziałabym, że od tej imprezy urodzinowej Jim Glamour, kiedy ona była? W sierpniu? Chyba jakoś tak. No to w sierpniu zużyłam tyle, oczywiście nie używam codziennie, ale kiedy używałam, to właśnie zawsze sięgam po ten klej i nigdy, nigdy mi się nic nie odkleiło. No i ja po prostu sobie to nakładam tak, że nakładam na rękę i potem z ręki sobie biorę ten klej na rzęsy i przyklejam. No i naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona, tylko trzymajcie go tak, a nie tak, bo ma tendencję troszeczkę do wylewania się, ale... No za tą cenę nie będę narzekać i za to, jak pięknie trzyma rzęsy. No to co, przechodzimy już do produktów do ust. I tutaj tak, dwie konturówki, to zdecydowanie muszę Wam pokazać. Pierwsza to jest konturówka z My Secret i to jest I Love Perfect Contour Vegan Lip Liner w odcieniu Biscuit. Idealny taki kolor na... O, dzisiaj mam...
Dzisiaj mam go na ustach. Razem z błyszczykiem, który Wam zaraz pokażę. To jest taki właśnie idealny odcień na co dzień. Konturówka przepięknie utrzymuje się cały dzień. Nie wysusza mocno ust. Ma idealną twardość, bo nie trzeba tak trzeć nie wiadomo jak mocno. Nie jest też takim masełkiem. Więc to jest pierwsza konturówka, którą tak bardzo polubiłam. A druga to jest Golden Road Dream Lips Lip Liner w numerze 504. I to ona już jest troszeczkę ciemniejsza. Jak miałabym Wam właśnie porównać kolorystycznie. To jak możecie zobaczyć, tutaj My Secret jest jaśniejsza i jest cieplejsza, bardziej wpadająca właśnie w brąz. Natomiast Golden Rose jest już zdecydowanie taką ciemniejszą, bardziej taką różową, ale no taki nudziak, troszeczkę brudny. I obie konturówki uwielbiam. Właśnie muszę sobie zajrzeć, jakie są inne kolory tej konturówki z Golden Rose, bo niestety My Secret średnio ma już te inne kolory. Tam są chyba tylko 3 albo 4 i te inne są takie ciemniejsze, bardziej takie granżowe, więc może to Wam akurat podejdzie, to jak najbardziej. Ale innych kolorów, no tu mam taki niedosyt, natomiast wiem, że Golden Rose ma dużo tych odcieni, więc muszę sobie poszukać jeszcze jakichś innych, ale to też jest konturówka o idealnej twardości, utrzymuje się cały dzień, więc dlatego też się pojawiła w tym zestawieniu. A jeżeli chodzi o błyszczyki w tym roku, których najczęściej używałam, to po pierwsze Glam Shop Nude Błyszczyk i to jest ten odcień Shiva, czyli ten ciemniejszy i to jest właśnie też to, co ja mam dzisiaj na ustach, mogę nałożyć jeszcze troszeczkę, żeby Wam pokazać. I on ma takie delikatne drobinki, ale też przepięknie się utrzymuje. Bardzo w ogóle lubię konsystencję błyszczyków z Glam Shopu, bo one są takie delikatnie olejkowe, więc to mi bardzo pasuje, bo nie dość, że mam fajny błysk, no to jeszcze mam delikatne nawilżenie. Więc to jest pierwszy błyszczyk, a drugi to jest Catrice, tylko nie ten, co wcześniej Wam pokazywałam, tylko to jest Liquid Lip Balm. I mam go w odcieniu 0,50, to też już jest moje drugie opakowanie i to jest po prostu taki błyszczyk bez drobinek, ale on faktycznie ma konsystencję też takiego balsamu, więc jeżeli chcecie mieć coś, co będzie dawać Wam fajny efekt na ustach, ale też będzie od razu nawilżać nawet jeszcze troszeczkę bardziej niż ten z Glam Shopu, no to bardzo polecam ten odcień też jest przepiękny, no i też bardzo lubiłam go używać. I pomyślałam, że szybko wrzucę Wam jeszcze moje 4 ulubione pędzle, bez których nigdzie się nie ruszałam, które zawsze musiałam mieć i które są po prostu dla mnie takim ideałem. To jest pędzel do bronzera z Hakuro J465. Ideał. W ogóle te pędzle właśnie z tej serii J dla mnie są może nawet nie odkryciem tego roku, bo one się pojawiły już w tamtym roku, ale naprawdę to jest no najwyższa jakość włosia, nie ma nic lepszego. Ja jestem mega z nich zadowolona i cały czas ich używam, więc to jest właśnie ten pędzel do bronzera. Mój ulubiony pędzel do różu to jest J121, idealny kształt, idealny rozmiar, idealna ilość tego włosia. Także od razu mogę i nakładać, i rozcierać. I pędzel oczywiście do rozświetlacza, którego zawsze używam, to jest J790, idealna kuleczka. Idealnie mi tu wchodzi, więc to koniecznie też musiałam Wam pokazać. A jeszcze jeden pędzel, no tak, bo o niego też się często pytacie, czyli ten Glam Brush T128. To jest pędzel, którym ja nakładam puder pod oczami i też idealnie mi się tego sprawdza. Uwielbiam takie właśnie wachlarzyki do tego, więc cały czas używam tego pędzla i też super się dzieje, super się sprawdza, nie jest twardy, nie kłuje w oczy, więc to też bardzo, bardzo polecam. A pędzelek do oczu różne mam, po różne sięgam, więc nie ma takiego jednego, który muszę mieć, oprócz właśnie tego, czyli Hakuro i to jest już ta seria K i to jest K500, czyli taki powiedzmy, że kwadracik do kresek, po prostu nie ma nic lepszego, ja zdecydowanie właśnie wolę takie płaskie, przykładam i mam już zrobioną kreskę, więc to są te pędzle, które chciałam Wam pokazać. No i tak naprawdę to są już też wszyscy ulubieńcy kolorówkowi z 2021 roku. Mam nadzieję, że mój przegląd Wam się podobał. Dajcie znać, czy coś z tego mieliście, jeżeli tak, no to jak to Wam się sprawdza i napiszcie mi oczywiście w komentarzach, bardzo proszę, Waszych ulubieńców. Co pokochaliście tak na maksa w ubiegłym roku i co nie może, czego nie może zabraknąć w Waszej kosmetyczce. A teraz ja już będę kończyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i oczywiście widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!